Siemanko YouTube, mamy sobotę, 22 czerwca. Powiem wam, że nagrywałem już w czwartek dzień treningowy mój. Miałem dla was nagrać trening pull, ale trening był tragiczny. Po prostu nie miałem siły. Marzyłem tylko o tym, żeby go skończyć. No, umęczyłem się przeokrutnie. To był jeden z najgorszych treningów, jakie chyba zrobiłem na przestrzeni, myślę, nawet ostatniego roku. Oj, to był strasznie ciężki dzień w ogóle. Więc stwierdziłem, że no nawet skończyłem nagrywać gdzieś w trakcie i stwierdziłem, że nie będę tego wrzucał, bo siły nie miałem, ciężary gdzieś tam poszły w dół, no nie mogłem się skupić. Masakra, to jakaś już lewą nogą wstałem po prostu w czwartek. No więc dzisiaj nagramy też trening nóg znowu chyba, bo ostatnio był góry. No nieważne, tak się niedawno był dołu. W ogóle waga na dzień dzisiejszy, bo akurat miałem okazję sobie pospać, 109,8, także rekordowo nisko na tym etapie redukcji, z czego się bardzo cieszę, bo na przykład wczoraj ważyłem 112 kg, gdzieś tam byłem jakiś taki niedospany, podciskany, spuchnięty, po prostu. Przy okazji jeszcze wczoraj, no myślę, że większość z was oglądała mecz. Niestety nie udało się. Nie wychodzimy z grupy, jedziemy w zasadzie do domu. No ale dobra, ja sobie teraz będę jadł. No i zjem sobie. Ryż 150 gramów. Tutaj mamy 50 gramów izolatu. Zaraz dodam sobie masło migdałowe 20 gramów i rzucę banana. A to w ogóle jeszcze wczoraj to piwko wypiłem do posiłku, do meczu. Także zjadam i będę leciał na trening, także nagramy trening nóg i zobaczymy, co tam dalej wam pokażę. Siemanko, witam was serdecznie na moim treningu nóg. Tak jak wspomniałem wcześniej w vlogu, zacząłem nagrywać w czwartek trening pull, ale niestety no nie miałem dnia. Trening był po prostu tragiczny i stwierdziłem, że nie nadaje się po prostu do publikacji, ale takie dni się po prostu zdarzają i nic się z tym nie zrobi. Ważne, żeby dojechać do końca. Także postanowiłem, że nagram kolejny trening, a kolejnym treningiem, który był w sobotę, wypadały właśnie nogi. Co prawda nie tak dawno nagrywałem dla was ten trening, aczkolwiek ten dzień był naprawdę, naprawdę dobry treningowo. O ile w czwartek było ciężko, tak ta sobota była naprawdę super. Nie dość, że pod względem regeneracji najprawdopodobniej całkiem dobrze sobie gdzieś tam wypocząłem, wyspałem się, bo chyba spałem w okolicach tam 9-10 godzin. Nigdzie mi się nie śpieszyło, nie miałem pracy, więc na spokojnie sobie wstałem, zjadłem posiłek przedtreningowy i po prostu poleciałem na trening, gdzie właśnie też nie musiałem jakoś strasznie gonić, bo nawet Polska wtedy nie grała, więc na mecze dotarłem dopiero później. Także w tym treningu właśnie udało się podokładać czy to ciężaru, czy to powtórzeń. Naprawdę fajnie było z kwestiami takiego czucia. Nie doskwierało kolano, nie doskwierały plecy. No po prostu chyba jeden z lepszych treningów nóg, o ile może nawet nie najlepszy, jaki do tej pory robiłem z tego planu treningowego. No i tak jak widzicie, zacząłem sobie od przewodzenia, potem przeszedłem na uginanie na maszynie na dwójkę, siedząc jedno nóż z rampą na 12 powtórzeń. To akurat jest seria taka chyba przedostatnia, przed tą taką failową, bo jakby chciałem też pokazać, jakby jak blisko i tak jestem tego upadku, a jednocześnie mogę później jeszcze spróbować tę jedną serię machnąć tą dodatkową taką już, gdzie nie jestem w stanie wykonać tych 12 powtórzeń. Później przyszedłem sobie na prostowanie. Jak tutaj widzicie i oglądaliście moje poprzednie vlogi, no to wiecie, że normalnie robię to na innej maszynie. No niestety maszyna była zajęta, mi się nie chciało czekać, a nie lubię też zmieniać kolejności, jeżeli chodzi o ćwiczenia na dół, bo uważam, że te trzy ćwiczenia pierwsze, właśnie przywodzenie, uginanie i prostowanie, bardzo mocno dogrzewają mi nogi przed tymi ciężkimi jak squatami, więc wolę poczekać, wolę trochę dłużej posiedzieć na tej siłowni, jeżeli trzeba, i wbijam sobie właśnie w trzeciej kolejności na to ćwiczenie na czwórki. No i jest inna maszyna, musiałem troszeczkę inaczej pokombinać z ciężarem, to chyba było nawet więcej powtórzeń, a jako że wykonuję jedną serię, to zrobiłem ją po prostu na maksa, a jeszcze do tego mam tam rest pause, tam było chyba ponad 20 powtórzeń, plus potem właśnie taka krótka dobitka po jakichś tam chyba 15 sekundach dokładnie. Tak się właśnie staram robić rest pauzy.
15, góra 20 sekund, w zależności od tego, jakie ćwiczenie wykonuję. I właśnie zaraz po tym wszedłem na ostatnie moje ulubione ćwiczenie na nogi, na hack squat, bo jakimś cudem jestem tam w stanie cały czas progresować. I tutaj ciężar, który widzicie, no to już jest założone 160 kg, no plus oczywiście ciężar samego hammera. Wiadomo, no nie jest to przysiad, pewnie dużo osób się czepiało, że hammer, że jakaś tam maszyna, coś w ten deseń, aczkolwiek muszę przyznać, że przez ten okres masowy no na pewno poprawiłem nogi, przy okazji nie cierpiały moje plecy, więc myślę, że to w moim wypadku akurat bez jakiejś większej różnicy, byleby to zrobić naprawdę ciężko, a mówię, ten hack squat, no elegancko mi wchodzi, naprawdę dobrze się czuję i to jest właśnie ta pierwsza seria na 6-8 powtórzeń. Tutaj się udało zrobić 6. Jakby ogólnie przy tym hack squacie staram się robić tych 6 powtórzeń, ale progresować ciężarem, a dopiero w tej drugiej serii, takiej back-offowej, zrobić tych 10-12 powtórzeń z mniejszym ciężarem, żeby jeszcze tak sobie dobić na maksa, poczuć i jakby zniszczyć te czwóry. Potem jeszcze mam w rampie wypychanie nogami na suwnicy, czyli dokładam sobie po dokładnie 25 kg talerz na stronę. To jest chyba też taka przedostatnia seria, tak mi się wydaje. Już nie pamiętam, którą nagrywałem. A po tym ćwiczeniu wykonuję jeszcze jakieś ćwiczenie na dwójkę. Czasami jest to ten Nordic Curl, a czasami jakieś uginanie. Moi drodzy, jest godzina czwarta już, a ja dopiero jestem po treningu. Jeszcze przed treningiem udało mi się wjechać do mojego ulubionego mięsnego, żeby kupić sobie wołowinę. Potem trening nóg, tak jak zresztą widzieliście, troszeczkę mi zeszło, ale w sumie to dobrze, bo lubię te dni, szczególnie weekendy, kiedy nie muszę się śpieszyć, nie muszę gonić, nie muszę się jakoś tam zastanawiać, ile mi jeszcze czasu zostało, że gdzieś jestem umówiony, czy coś w ten deseń, więc trwa to nieco dłużej, ale no, sam trening jest naprawdę, naprawdę o wiele lepszy. Zresztą dzisiaj miałem dzień, tak jak w czwartek tego dnia nie miałem totalnie. Tak dzisiaj, wow, naprawdę jakby jestem z siebie zadowolony. Naprawdę dokładałem ciężarów, gdzieś tam staram się zwiększyć powtórzenia. Staram się być naprawdę blisko tego upadku mięśniowego. Miałem naprawdę bardzo dobre czucie, nawet przy tym ciężkim hack squacie, gdzie no nie było takiej walki, tylko i wyłącznie byleby podnieść, ale też no po prostu czułem te czwóry. Także naprawdę, naprawdę super. Zrobiłem cardio, zrobiłem brzuch. Także naprawdę bardzo jestem z tego zadowolony, szczególnie po tym czwartku, gdzie myślałem, że no, mam jakiś taki zjazd. Ja sobie teraz zjem posiłek potreningowy. Nie będę raczej robił żadnego full day of eating ani nic, bo ostatnio było. Te posiłki się mniej więcej gdzieś tam powtarzają, chyba że no, będę jadł coś takiego bardziej ekstra niż zwykle, to może wtedy dodam. Aczkolwiek mój posiłek wygląda tak: płatki 90 g, 100 g winogrona, do tego 50 g izolatu, bułka 65 g, 40 miodu i 40 żelek. Także ja sobie to zsiadam, zjem, coś sobie obejrzę, no i muszę się wziąć do roboty, trochę ogarnąć życie. Dobra, następny posiłek, w sumie pokażę, bo Kinga przyjechała, miał mi kto zrobić żarcie, bo wcześniej to nie chciało mi się po prostu tego robić. I mamy makaron, którego nie jadłem już 100 lat, wołowinę, tutaj jeszcze mam pieczarki, parmezan i passata. Także tutaj jest 40 g białka, w okolicach 80 węglowodanów i 10 tłuszczy. Jeszcze tak w zasadzie przed kolacją, ostatnio byłem w zasadzie wczoraj w sklepie, w Gymshopie u Kamila i zaopatrzyłem się w kilka suplementów, także pokażę Wam w zasadzie co brałem. To akurat nie moje, a dla Kingi Forskolina. Mamy tutaj witaminę E i mamy selen. Ogólnie polecam suple z Alines. Bo i budżetowo, a i jakościowo naprawdę spoko. Wziąłem sobie jeszcze spray do patelni. Ten fajny wydajnik z Seven Nutrition, niedrogi. A wiem, jeszcze byłem akurat w innym sklepie, jeszcze byłem w All Nutrition. Witamina D3K2. Mamy jeszcze krill oil, to już dla mnie. Tak samo mamy NAC,
Tak samo, żeby tam zabezpieczyć wątrobę, mam, a też wiem, omega też akurat z All Nutrition. I ostatni suplement to kurkumina z piperyną, też z Alines. Jak widzicie, wszystkie w zasadzie z tego Alines. Jeszcze do tego Kamil dorzucił białka, ale już jest schowają w zasadzie, więc w sumie nieważne. Także polecam Wam super, zaglądajcie na Gymshop i korzystajcie z kodu sylwetkowiec. Siemanko, mamy 23 czerwca, godzina jakaś tam 11 z hakiem, 11.30. Ja byłem rano na 10 na Krav Madze i powiem Wam, że jestem wykończony. Za każdym razem mi się wydaje, że poprzedni trening był ciężki, to udaje mi się wchodzić na coraz wyższy poziom zmęczenia. No jestem po prostu zajechany tragicznie, a jeszcze wczoraj robiłem nogi, czuję je strasznie, więc dzisiaj się ruszałem jak są w składzie porcelany, a miałem taki trening troszkę bardziej wytrzymałościowy, więc w zasadzie po pierwszych 15 minutach już się dusiłem, ale jakoś dojechałem do końca. Więc wróciłem i zjem niestety dopiero śniadanie, bo dosyć późno znowu dzisiaj wstałem. Miałem ochotę na omlet na słodko, więc Kinia mi naszykowała omlecik. Nie wciół, też trochę. I w zasadzie nie wiem do końca, z czym on jest. Na pewno to jest pudding, na pewno masło migdałowe, na pewno taka frużelina, Soul Nutrition, pewnie białka jaj, borówki, nie wiem, może jakaś mąka, coś w ten deseń. Także sobie to zjadam i idę się wykąpać, bo po prostu śmierdzę. Dobra, mamy godzinę 15.08 dokładnie. Przed chwilą byliśmy nawet na solarium. Zapytaliśmy sobie melanotan. Bardzo polecam. Z kodem sylwetkowiec 10 macie zniżkę i siadam sobie do jedzenia, do posiłku, w zasadzie w moim wypadku dopiero numer 2. No bo dzisiaj jakoś tak nie jestem głodny ani nic, ale dopiero następny posiłek będzie posiłkiem przetreningowym i będę spadał robić górę, a my sobie teraz jemy, moi drodzy, burgery. Proszę bardzo. Chyba ta bułeczka nawet pieczona, trochę pieczarek. Sałata, wołowina, ogórek, pomidor, no i ser ten proteinowy z Lidla. Miga ma kolejną bułkę, ale w środek w sumie taki sam. Dobra, już jestem po treningu i powiem Wam, że znowu dzisiaj było ciężko, aczkolwiek nie wynikało to z tego, że dzień był jakiś ciężki, zły czy coś w ten deseń, tylko w sumie tak się wymęczyłem na tej Krav Madze, a jeszcze do tego strasznie się grzało, bo nie wiem, było naprawdę gorąco. Potem poszliśmy jeszcze na solarium, tam jeszcze mnie bardziej przygrzało i najprawdopodobniej łeb bolał mnie dokładnie przez to, a mnie w zasadzie rzadko kiedy boli głowa, tak naprawdę, ale nie pamiętam z drugiej strony, kiedy bola mnie aż tak mocno. Dzisiaj chyba ze 2 czy 3 razy musiałem się położyć i się po prostu dzisiaj tak zdrzewnąć na parę minut, bo myślałem, że mi to pomoże. Nie pomogło. No ale na trening, bo trzeba jechać, więc trening też jakoś przeżyłem. Na szczęście jak wypiłem przed treningówkę, to nie wiem, czy jakoś mi się ciśnienie wyrównało, czy nie wiem, totalnie. Poczułem się trochę lepiej, trening zrobiłem ok, on był taki całkiem z jajem, aczkolwiek nie chciałem dopuścić do jakiejś takiej sytuacji, gdzie naprawdę mocno się napinałem, bo czułem wtedy po prostu, że łeb mi zaraz pęknie. Ale w zasadzie już jestem w domu, oczywiście jest godzina zaraz 23 i będziemy sobie siadać do kolacji. I nasza kolacja na dzisiaj to naleśniki. Jedliśmy naleśniki chyba tydzień temu i po prostu dzisiaj też miałem straszną ochotę, więc Kinia zrobiła dla mnie aż 6 naleśników. Kinia ma 4 i one są najprawdopodobniej z frużeliną, z puddingiem proteinowym i z kajmakiem. Takim tam, nie wiem, czy ma mi cukru, czy coś w ten deseń. Kinia ma chyba jeszcze tam z czymś innym. Z kiwi jam i jakaś czekolada na wierzch, nie wiem, co było, białko, ok. Więc tak wygląda nasza kolacja dzisiaj. No i jakby nie patrzeć, oczywiście, jak zawsze, żarcie na następny dzień naszykowane. Peptydy od Peptomed, dzisiaj Wam o nich mówiłem. I w zasadzie chciałem jeszcze dodać jedno, wspominałem ostatnio o jednym małym projekcie i w zasadzie już wychodzi to gdzieś tam na prostą. I mam nadzieję, że niebawem będę mógł zdradzić więcej szczegółów.
czekamy, bo nie będę robił tego sam, taki nowy projekt, mogę zdradzić tyle, że na YouTubie nowy projekt, gdzie będę to robił z kimś. Mamy już wymyśloną nazwę, jakieś tam logo, kolory, inne takie rzeczy. Wiemy, co chcemy nagrywać, co chcemy tworzyć i wstępnie udało nam się zdobyć, powiedzmy, no nie tyle, co może, znaczy powiedzmy trójkę sponsorów, czy też partnerów, takie całkiem spoko firmy, które chciałyby nas w tym wspierać, więc to też jest naprawdę spoko opcja dla nas na start, żeby gdzieś tam bardziej się rozreklamować, żeby to gdzieś tam poszło w świat. I miejmy nadzieję, że wypali to tak, jakbyśmy chcieli, żeby wypaliło. Ale o tym będę informował na bieżąco. Zaglądajcie do mnie na Instagram, bo tamtych informacji pewnie będzie znacznie więcej, częściej i szybciej, zanim wrzucę vloga. A w sumie ten vlog, jak widzieliście, co prawda był tak w sumie też z dwóch dni, bo tydzień był taki dosyć no, pod znakiem pracy. Aczkolwiek zobaczyliście moje żarcie trochę z innej strony, bo przeważnie w tygodniu no jem jedno i to samo, a ten weekend był jakiś taki, że po prostu byleby się zgadzało makro, ale no żeby to nadal były fajne posiłki, więc troszeczkę tego żarcia też było. Akurat no w zeszłym tygodniu był full day of eating, więc no nie będę chciał pewnie nazywać tego jeszcze raz tak samo. No ale sami widzieliście, bo były i burgery, były naleśniki, co ja tam jeszcze jadłem, a ten makaron, który był super i jakby dzisiaj chciałbym go zjeść znowu, ale myślę, że w tygodniu dziś go po prostu pochłonę. Omlet dzisiejszy, także no naprawdę tego żarcia troszeczkę było i było to coś innego niż kurczak z ryżem. Plus jest taki, że sylwetka się poprawia, waga spada, wody spadają i miejmy nadzieję, że niebawem coś uda się dociąć. I to by było na tyle i widzimy się w następnym vlogu.